To jest Frankie. Na początku nazywał się Frankenstein, ponieważ znaleziony został naprawdę w tragicznych warunkach. Kotek nie widzi, był calutki połamany. Trafił do domu Efi jak 8 pozostałych kotów. I to, co przed chwileczką zobaczyłam, słuchajcie, to nie dość, że się trochę uśmiałam. To jest znak. To jest znak, że to jest czas na lekarstwa. Zobaczcie sami. Zobaczcie, jak on już próbuje. Wbrew pozorom, on nie próbuje tego zjeść, tylko wypchać z pyszczka. Wcale się nie zgadza na to, że musi być leczony. Lekarstwo wcale mu nie smakuje, narzeka strasznie na swój los. Gdyby nie Efi, to ten kotek na pewno już by nie żył. A tak to ma 8 przyrodnych braci i łazienkę do dyspozycji.